Dużo wyjazdów, dużo generalnie przybywasz na sali, dużo treningów. Jak godzisz sobie z to z życiem prywatnym? No, wyrzeczenia przede wszystkim, sport to wyrzeczenia. Już mówię na takim poziomie, gdzie tyle lat to było, mogło się wydawać zabawą, chociaż do tego poważnie podchodziłam, to mówię, to są wyrzeczenia, że albo się po prostu stawia na to, że się zawodowo uprawia sport i się po prostu w tym kierunku dąży i to rodzina, bliscy, partner, oni muszą to rozumieć, oni to rozumieją i mnie bardzo w tym wspierają, bo to jest ciężki kawałek chleba, po prostu taka praca. Jeszcze, no mówię, jest życie prywatne gdzieś, pomagam trochę mamie w sklepie, jak tylko mogę. Mówię, prowadzę jakieś zajęcia, ale mówię, głównie się skupiam na walkach, na treningach, a to są wyrzeczenia. Czasami są tak ciężkie treningi, że wieczorem po prostu nawet nie można zasnąć, a ta regeneracja jest potrzebna. Czy masz jeszcze czas na jakieś hobby, dodatkowe rzeczy, generalnie zupełnie niezwiązane z walką? No nie wiem, haftujesz? Tak, robię na drutach. Nie no, brak gdzieś tego. Przepraszam, to jest moje hobby, treningi. No mówię, tutaj jest gdzieś dieta, jest suplementacja już na takim poziomie, gdzie ja byłam kiedyś taka odżywkowa. Odżywkowa, tak, ale ktoś mi uświadomił kiedyś, że te odżywki, może ja tak nie dążę do takich jakichś wyskokowych odżywek, bardziej to są minerały, witaminy, suplementy, które ochronią moje stawy, moje zdrowie, że za 5 lat po prostu nie siądę w fotelu i nie będę mogła się ruszać, bo po to są odżywki, a nie po to, żeby czynić nas niezniszczalnym na danej sesji treningowej. Także mówię, to jest gdzieś takie hobby, bo przychodzimy na trening, Jakub Mauricz teraz zajmuje się nie tylko mną, ale i Pawłem Kiełkiem i Asłanem, także gdzie są te rozmowy, rozwijamy się wspólnie, bo to jest naprawdę szeroka nauka, a Jakub ma taką wiedzę, że po prostu jesteśmy pełni podziwu i sami gdzieś szukamy, żeby chociaż w 1% wiedzieć to, co on wie, prawda, także to jest takie nasze wspólne hobby, a w domu to wiadomo, mam z tą piłkarzyki, czasami pogram z siostrą, z chłopakiem, z bliskimi, mówię, to brak czasu na takie jakieś fajne spotkania, wypady do kina, nawet trzeba planować dużo wcześniej, co też nie wychodzi, dlatego ale lepiej robić to na spontanie.